Bartek, sezon 2014 to już przeszłość. Teraz trzeba się skupić na nowym sezonie. Dzisiaj testy przed pierwszym wyścigiem w Załużu. Tak, rozpoczynamy dzisiaj testy. Troszkę późno, bo nam się nie udało nic wcześniej jeździć, natomiast teraz pierwszy raz. I wydaje nam się, że będzie bardzo pozytywnie. Bardzo pozytywnie, rozumiem. To będzie tytuł tak. Mistrza Polski. Walka o Mistrzostwo Polski. Sezon zaczyna się od zawodów w Załużu. Nie każdy lubi ten wyścig, bo on jest taki monotonny. Troszkę tak, natomiast wydaje mi się, że jest to taki dobry wyścig na rozjeżdżenie się. Raczej zawodnicy wypowiadają się pozytywnie. Jeśli chodzi o ten wyścig, wszyscy po zimie, mało ludzi jeździ, więc każdy się rozkręca. No właśnie, dzisiaj tutaj widać bardzo mocną ekipę GSMP. Cztery samochody. Jak myślisz, czy ten sezon będzie jeszcze lepszy pod względem frekwencji w GSMP niż poprzedni? Oby, tak. Myślę, że każdy ma na pewno plany jechać. Jak to się potoczy dalej, zobaczymy. Pierwszy wyścig też pokaże, ilu zawodników pojawi się na starcie. Wydaje nam się, że raczej powinno być sporo. Tak, z mojej perspektywy, jak wygląda całe GSMP? Czy ono się mocno rozwija, czy jednak stoimy w miejscu? Myślę, że się bardzo rozwija, jeśli patrząc na inne kraje typu Austria czy chociażby Czechy, Słowacja, to u nas jest bardzo dobra stawka, mocne samochody w porównaniu do innych krajów, więc myślę, że się rozwija z roku na rok.